z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam Wam najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, bo w tym chorym czasie teraz to jest najważniejsze, żebyście się jakoś tam trzymali wszystkiego, co sobie zapragniecie oraz żeby zbliżający się 2022 rok był lepszy od tego 2021. Hej, cześć, mamy z tej strony Sim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj bardziej vlogowo, ponieważ wybieramy się do Warszawy. Wybieramy się oczywiście z PKP Intercity, z ich biletem weekendowym, który jest zresztą fajną opcją do tego, by tanio móc podróżować sobie w Polsce. Wejdźcie sobie na stronę PKP Intercity, jeżeli jesteście zainteresowani i obczajcie to sobie. A ja Was jeszcze tylko na wstępie zapraszam do zasubskrybowania kanału. Taki sam czerwony przycisk widzisz tutaj bardzo znowu. Tam na dole zostaw także dzwoneczek, jeżeli film Ci się spodoba, zostaw łapkę w górę, a my ruszamy w trasę. No i stało się, słuchajcie, przywiało nas do Warszawy. Po prawej słynny hotel Marriott. Teraz będziemy się kierowali w stronę Pałacu Kultury i Nauki, oczywiście jesteśmy na Alejach Jerozolimskich. Mam nadzieję, że będzie w miarę słychać, bo nie chcę się teraz lustra wyjmować i tego wszystkiego podpinać, na kilka ujęć. No więc jesteśmy w kolejnym miejscu w sensie. Za nami schody Jarosława Kaczyńskiego do nieba oczywiście, które sobie stworzył. Przed nami będzie teraz grób nieznanego żołnierza. A następnie udamy się na pod Pałac Prezydencki. Zobaczycie, jak to wygląda i Wam nagrać. Okej. Jak zapewne widzicie, znaleźliśmy się pod Pałacem Prezydenckim. Chociaż w sumie chwilowo rezydenckim, jak na moje. Jeszcze okolice. Okej, a więc jak widzieliście, Pałac Prezydencki mamy zaliczony. Udajemy się teraz na ulicę Wiejską, gdzie zobaczymy sobie, jak wygląda ją okolice Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, a potem pewna ciekawostka nas czeka, więc lecimy. No i słuchajcie, dotarliśmy na ulicę Wiejską, no a na Wiejskiej jest Sejm. Mało widać jest przez te chaszcze faktów, ale postaram się jakoś Wam to pokazać. Chociaż tak jak mówię, o, tu będzie lepiej trochę widać coś. Słuchajcie, budynki sejmowe. Tam stoją jakieś auta rządowe. Być może Jarek jest tam. Nie wiem, zobaczymy. No bo niedługo się także wybierzemy na Żoliborz do Jareczka. Ale to za chwilę. Bo najpierw przejdziemy tutaj sobie długość Sejmu do końca i pojedziemy w kolejne miejsce. Również dość ciekawe i interesujące. A jakie? Dowiecie się dosłownie. Nawet dla Was to będzie chwila, dla mnie to będzie trochę dłużej. Tutaj mamy kancelarię Sejmu.
No i okej. My lecimy w kolejne miejsce. Tak jak dla was mówiłem, dla was będzie chwilunia, no a dla nas trochę dłużej. No i proszę państwa, jesteśmy praktycznie już na miejscu. Może wielu z was poznaje, co to jest po tej stronie za miejsce, a jeżeli nie, to za chwilę zobaczycie bliżej. No i dochodzimy na miejsce, to jest Teach Lovers. Cześć. No i myślę, że nie nagrywaj. Teraz już praktycznie każdy będzie to miejsce rozpoznawał. Teraz widzę, że teraz też się coś dzieje sobie. A, bo to jest Sobieskiego 100A. A my tak naprawdę idziemy na Sobieskiego 100. I obiekt tak naprawdę przed nami to jest... To jest miejsce, w które docelowo chcieliśmy dotrzeć. Czyli Sobieskiego 100. Jeden ze słynniejszych... Jedna z słynniejszych miejsc w Warszawie. Chociażby dlatego, że tutaj przez jakiś czas dygnitarze rosyjscy, radzieccy przybywali. Obiekt na tą chwilę jest oczywiście opuszczony, ale chroniony. Jak widać w środku rower ochroniarza, ale my go spróbujemy sobie jakoś obejść od strony parczku, porobić kilka ujęć i tam w sumie do was wrócę. No, ale słuchajcie, podejdziemy sobie teraz przez park jak najbliżej obiektu. Zobaczymy, co tam jest, co będzie widać w ogóle. Widzicie, o, tu jest jakaś kamera. Nie wiem, czy działa, ale jest. Zresztą z Sobieskiego 100 jest bardzo fajne materiały, są ze środka. A teraz też widzę, jest dość pozakrywane i tak dalej od tego czasu. Dużo pozakrywali tu. Raczej wbić nam się nie uda do środka. Z tego co wiem, bo wszystkie opcje, weź zobaczcie, albo pozabijane dechami są. Się sprycili od tego czasu. Ale sobie pochodzimy obok, wokół, zobaczymy jak to wygląda dalej. W ogóle, tak ze Stitch Loversem zwróciliśmy uwagę, ciekawa sprawa. Ten akwen wodny. Czy on tu był wcześniej, zanim ten budynek powstał, czy może został sztucznie wykonany w momencie, gdy Sobieskiego 100 budowali? O, zobaczcie, kolejna kamera. Tam ukryta jest, tak skitrana dość, między fundamentami. Zresztą ciężko, między tymi filarami ciężko, znaczy w ogóle ciężko mi jest pokazać tutaj ten budynek, konstrukcja tak naprawdę jest jego, z tą kamerą, bez drona, ale... Jak wejdziecie sobie na kanał właśnie Urbex Polska, ja wam podlinkuję, tam są nagrania z drona i tam będziecie mogli z góry, jak on fajną konstrukcję w ogóle ma, zobaczyć sobie. Ale wracając do tego stawku Ala, to piszcie w komentarzach, jeżeli ktoś wie, jak to powstało, czy to jest sztuczna fosa, czy po prostu usypana właśnie, wykopana w sensie w momencie, gdy powstawało Sobieskiego 100, czy może ono, ten akwen wodny już tu był i no po prostu, to jest przypadek. Więc jak ktoś wie, to będę wdzięczny za to, żeby... Byłoby fajnie, jakby ktoś napisał, jak ktoś wie więcej. Ja jeszcze porobię tutaj kilka ujęć, fotek. I będziemy lecieć w kolejne miejsce, a dokładnie na warszawski Żoliborz. Odwiedzimy sobie Jarka. A więc widzimy się już na miejscu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy pod domem prezesa. Będę tak nagrywał delikatnie, bezprzypałowo, żeby nie wiadomo, czy tutaj jacy gdzieś nie stoją. Zobaczymy sobie, jak to wygląda. To jest dom Kaczora. Od Mickiej 40, więc zapraszam wszystkich, kto jest zainteresowany. A my lecimy już w kolejną miejscówkę. Dobra, dojechaliśmy na forty. Pierwszy z budynków jest za moimi plecami. I sobie wejdziemy do środka, bo jest taka oczywiście możliwość. A więc wejdźmy. Włączymy lampę błyskową. Mamy dodatkową latarkę. Chociaż ta latarka nam tu dużo nie daje w tym przypadku. No ale
Nie mamy panelu ze sobą. Jak sami widzicie, tu jest takie pomieszczenie tylko. Tutaj mamy kolejne wejście, do którego się udamy. Spróbujemy po kolei. To zwiedzać w ogóle. Wygląda to fajnie. Łazienkowe pomieszczenia. Wiem, że kiepsko może być widać, ale... Pomieszczenie kolejne. Teraz w sumie zastanawiam się. Dobra, pokryję się najpierw jeszcze tu. No ale to chyba jest co najmniej sanitariaty, tak? Mhm, tu były toalety, sanitariaty. Dobra, bo tu widzę, że przechodzimy do kolejnego jakiegoś pomieszczenia zaraz, to przejdziemy najpierw do niego, a potem pokierujemy się, myślę, dalej. Mamy kolejne pomieszczenie. Kominek. Tam ogólnie możecie zauważyć, że tyś ludzie się strzelają tam łukami takimi. Ale spoko. Idziemy dalej. Kolejna pomieszczonko. No i wchodzimy do kolejnego pomieszczenia, gdzie znów kominek. I tu mamy wejście kolejne do portu. Idąc dalej, kolejne pomieszczenie, mamy znów kominek i również wejście. I teraz nie wiem, czy to są te połączone, dlatego najpierw pójdę w sumie. Najpierw zajrzę tam, a potem po prostu zajrzę wyżej. Dalej. Nie wiem, czy to jest tylko takie pomieszczenie. No oczywiście wiadomo, jak to są miejsca pełne śmieci. I kominek, słuchajcie, znowu kolejny. Nie wiem, czy to nie... Pewnie ogrzewało te farty, więc tutaj tylko takie pomieszczonko. Wychodzimy do chyba ostatniego pomieszczenia tego fortu. Również zakończonego kominkiem. Teraz przejdziemy sobie tędy jeszcze, bo w sumie z tej strony ominęliśmy prawdopodobnie, tak. Ale w sumie nic specjalnego. Drugi. Teraz proponuję, żebyśmy się udali na wejście z powrotem. W sensie tam bliżej pierwszego pomieszczenia, bo tam był ten korytarz, który ja chcę sprawdzić, dokąd on prowadzi. Oczywiście to nie jest jedyny fort, bo tych fortów jest więcej. I zapewne będziemy jeszcze kilka ich zwiedzać.
jeszcze na starym hotelu Legii. Ale niestety obiekt już się zwiedzić nie da, ponieważ są tam prace już jest praktycznie odremontowane. W sensie wyremontowane. Dobra, tu idzie ten korytarz, tak? Tak. Więc teraz się udamy dalej w głąb. Ja chcę zobaczyć, co tam jest. I jak daleko to prowadzi. Czy tam jest jeszcze jakiś fort? Czy coś? Jestem tu pierwszy raz, a więc... Nie wiem dokładnie, gdzie, co, jak. Fajne echo się niesie. A i tu jest, słuchajcie, dodatkowe wyjście, jak widzę. Dobra, zobaczmy, dokąd to wyjście prowadzi nas. Tylko wyłączę o lampę błyskową, bo w sumie aktualnie jest niepotrzebna. Wyszliśmy sobie z portu. Jesteśmy... Aha, jesteśmy z boku niego. Jest jego góra. No dobra. Czy tam coś jeszcze jest? Tam widzę schodki jakieś. Czy one do czegoś ciekawego prowadzą, czy nie? Te schodki prowadzą do... I skarb od tyłu po prostu. No dobra. To cóż, widzimy się, myślę, przy kolejnych obiektach. I słuchajcie, dostarczyliśmy do ostatniego celu naszej podróży, którym jest oczywiście Stadion Narodowy w Warszawie. A więc z tego odcinka to by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Dziękuję wam, że razem ze mną widzieliście te miejsca. Jeżeli podobał wam się ten film, będziecie zostawili łapki w górę. Zostawiam także suba na kanale, zobaczcie dzwoneczka. Napiszcie również, jakie byście chcieli miejsca, żebym odwiedził, czy w Warszawie, czy w innych miastach. Chętnie sobie poczytam komentarze i być może do któregoś z tych miast przyjadę i coś pokażę. Zapraszam was także, żebyście podsyłali mi wiadomości na maila z miejscówkami urbexowymi na mój drugi kanał. Będę bardzo wdzięczny, chętnie odwiedzę te miejsca, żebyście mieli też co oglądać tam. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!